Dobry wieczór, kochani, co tam dobrego u Was słychać? U mnie wszystko ok, ciepło, spokojnie i przyjemnie. Zanim się rozgadam, to przede wszystkim ślicznie podziękuję Wam za Waszą obecność i za bardzo miłe komentarze. Jesteście cudowni. Prawdę mówiąc, nigdy w życiu nie spodziewałabym się takiego przyjaznego i pełnego aprobaty przyjęcia. I nie jest to koketeria, naprawdę. Cieszę się, że to właśnie wy jesteście tutaj ze mną. Nasza społeczność jest najlepsza. Dziękuję raz jeszcze. I tak jeszcze szybciutko przypomnę, że w zakładce społeczność zostawiam dla Was zdjęcia dedykowane podcastom i inne informacje dotyczące kanału, w tym zapowiedzi nowych materiałów i od czasu do czasu posty, pod którymi możecie proponować głównych bohaterów do kolejnych filmików. Tak, też jeśli chcecie, aby to właśnie wasza prośba została spełniona, to proszę nie zostawiajcie swoich propozycji rozrzuconych w różnych komentarzach pod podcastami, bo te zwyczajnie mi umykają. Wpisujcie się pod odpowiednim postem na karcie społeczności. Ja jutro postaram się udostępnić taki post. No dobrze, ja tu gadu gadu, a chłop śliwki rwie. Zatem do brzegu. A więc, jak już zapewne wiecie, opowiemy sobie dzisiaj o aktorce, która wśród swoich znajomych oraz widzów uważana była za niezwykle atrakcyjną i pociągającą kobietę. I choć dla niektórych jej życie nadzwyczajnie atrakcyjne nie było, to myślę, że jest warte przypomnienia. A jak sama w jednym z wywiadów powiedziała zacytuję: Stale mam poczucie, że zagrałam role lepsze i gorsze, ale nie zagrałam jeszcze roli życiowej, która by mnie w pełni usatysfakcjonowała. Dodała, że ma świadomość, że może już nigdy jej nie zagrać, ale przecież musi mieć nadzieję, że ją kiedyś dostanie. Nie dostała. Ba, nawet nigdy nie dostała roli pierwszoplanowej. Czyżby kolejny niedoceniony talent? A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Natomiast w tej chwili rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Informacje na temat bohaterów podcastu posiadam z ogólnodostępnych źródeł, przede wszystkim bazuję na książkach biograficznych, filmach dokumentalnych, wywiadach, wspomnieniach i artykułach prasowych. Jednak każdą historię opowiadam własnymi słowami, emocjami i uzupełniam swoimi komentarzami, a wspominam tylko o tych faktach, które według mojej oceny są najważniejsze i najciekawsze. W opisie pod podcastem są podlinkowane źródła, z których korzystałam przygotowując. Się do spotkania z Wami. Ewa Sałacka pochodziła z artystycznej rodziny, a urodziła się 3 maja w 1957 roku w Warszawie. Gdyby do dziś była z nami, miałaby teraz 67 lat. Jej mamą była znana reżyserka filmowa i telewizyjna Barbara Sałacka. O ojcu Ewy, romanie Sałackim Wikipedia nie wie nic. Od najmłodszych lat Ewa przejawiała zainteresowanie sztuką. W liceum dodatkowo pasjonowała się teatrem i filmem, jednak po maturze nosiła się z zamiarem zdawania na Akademię Sztuk Pięknych. Uwielbiała projektować kostiumy i tym planowała zająć się w przyszłości. Dużym zaskoczeniem dla jej znajomych, a największym dla jej mamy było, kiedy Ewa w ostatniej chwili zmieniła decyzję i postanowiła wziąć udział w przesłuchaniach do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W jednym z wywiadów mama aktorki opowiadała, że nagle w ostatniej chwili przed egzaminami dowiedziała się w tajemnicy od babci, że jej córka złożyła dokumenty do szkoły filmowej w Łodzi mimo przerażenia, mama Ewy nie ingerowała w jej decyzję. Jedyne co, to wymogła na córce przyrzeczenie, że jeśli ta nie zda za pierwszym razem, to w ogóle zrezygnuje. Ale zdała. Natomiast Ewa twierdziła że to właśnie mama stała się inspiracją i pod wpływem owej inspiracji w jej umyśle zaczęło kiełkować rosnące zainteresowanie aktorstwem. I w taki sposób nasza piękna Ewa stała się studentką szkoły filmowej. Na uczelni zwracała na siebie uwagę, wyróżniała się urodą i stylem ubierania, była przebojowa, pełna energii, i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem płci przeciwnej. Przyjaciółka Ewy, Małgorzata Potocka, opowiadała, że Ewa zawsze była nieziemsko piękna, nieziemsko zgrabna i robiła wrażenie na wszystkich. Gdy szła ulicą, wszyscy zatrzymywali się, by na nią popatrzeć. To najpiękniejsza dziewczyna w szkole filmowej. Kiedyś nawet Potocka pokusiła się o powiedzenie, że za Ewą to nawet psy się oglądają. Faktycznie, wysoka, mierząca 174 cm wzrostu, zgrabna, z burzą pięknych, rudych włosów, ubrana z fantazją, Ewa przyciągała uwagę, zatem, jak nie trudno się domyśleć, i wiek. I predyspozycje Ewy sprawiły, że piękna dziewczyna długo singielką nie była. Pierwszym partnerem Ewy został Dariusz Wolski, student w Wydziału Operatorskiego. Jednak, kiedy Dariusz Wolski wyjechał do Stanów, by tam robić karierę jako operator filmowy, krótki związek umarł śmiercią naturalną. Dziś wiemy, że za oceanem Dariusz Wolski Odniósł ogromny sukces i od lat uznawany jest za jednego z najlepszych autorów zdjęć w Hollywood. Pracę w USA zaczynał od kręcenia teledysków dla tak wspaniałych wykonawców jak David Bowie, Elton John czy Sting. Obecnie ma na swoim koncie realizację zdjęć do kultowej serii Piraci z Karaibów czy Karmazynowy Przypływ, Jakiś czas temu otrzymał nominację do Oscara za dostępny na Netflixie film Nowiny ze Świata. A w 2004 roku został członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli organizacji przyznającej Oscary. I choć niewiele ma to wspólnego z tym podcastem, to nijak było nie wspomnieć. Duma rozpiera. Przecież to nasz rodak, Polak. Wracając do Ewy, jak sama opowiadała w wywiadach, w trakcie studiów miewała wieczne kłopoty z wykładowcami, wspominała, że nie była najbardziej pilną studentką. Ciągle był dylemat, czy już sałacką wyrzucić, czy może jeszcze nie, no i jakoś tak dotrwała do końca. A w sferze uczuć działo się po rozstaniu z Wolskim, samotność nie doskwierała jej zbyt długo. Minęło niewiele czasu, a Ewa stała się obiektem westchnień o cztery lata starszego Krzysztofa Krauzego, który w tamtym czasie miał już za sobą jedno nieudane małżeństwo i stawiał pierwsze kroki w świecie reżyserii. Charakterologicznie idealnie do siebie pasowali i wydawali się być dla siebie stworzeni, a dodatkowo tworzyli jedną z najpiękniejszych par w środowisku artystycznym. Bardzo szybko parę połączyło niezwykle silne uczucie. Na tyle silne, że zdecydowali się na ślub, który miał miejsce w 79 roku. Dwa lata później ich kariery zaczęły nabierać rumieńców. Krzysztof Krause zrealizował pierwsze filmy krótkometrażowe oraz animowane, natomiast Ewa Sałacka stawiała pierwsze kroki jako aktorka. I tu początki zapowiadały się wcale nieźle, bowiem na początku lat 80. Ewa Sałacka była jedną z najbarwniejszych postaci w branży. Nieco ekscentryczna, pełna temperamentu, szybko zaskarbiła sobie sympatię publiczności. W filmach przeważnie otrzymywała rolę wampów i namiętnych kochanek, gdzie nie bała się rozbierać i prezentować kobiecych wdzięków, które to rozpalały wyobraźnię mężczyzn, ale też wzbudzały zazdrość wśród kobiet. W sierpniu 81 roku młode małżeństwo Ewa i Krzysztof wyruszyli na wakacje do Austrii, gdzie mieszkała mama Krzysztofa to miał być zwyczajny, troszkę dłuższy urlop i oczywiście żadne z nich nie miało pojęcia, że ta podróż na zawsze zmieni ich życie, bowiem w grudniu wybuchł stan wojenny, zatem do kraju wrócili dopiero po dwóch latach. Ten okres życia Sałacka wspominała smutno, martwiła się zwłaszcza o swoich bliskich, z którymi nie miała żadnego kontaktu często powtarzała, że był to dla niej bardzo nerwowy okres w życiu, że nie wiedziała, co w tamtym czasie dzieje się z rodzicami. Od stewardesy dowiedziała się o śmierci ukochanej babci, nerwowe chwile wyciszała paląc papierosy, w torebce zawsze nosiła dwie paczki, żeby jej ich nie zabrakło i, jak sama twierdziła, miała brzydką cerę, słabą kondycję i czuła się przemęczona. W Wiedniu Sałacka otrzymała angaż w jednym z teatrów, ale nie wyszło jej to na dobre. Skoro tu się udało, to czemu nie miałoby się udać w innym miejscu? A że jej pasją i zarazem marzeniem było kino, więc nawiązując do jej wypowiedzi, tak jej się w głowie przewróciło, że pomyślała – teraz będę aktorką międzynarodową. Jadę do Paryża. Pojechałam – ale zagrałam tylko epizodik w jednym filmie i na tym skończyła się moja światowa kariera. W Paryżu Ewa i Krzysztof zamieszkali u aktorki Małgorzaty Zajączkowskiej. I tam też w Paryżu, między Ewą Sołacką i Krzysztofem Krause, coś zaczęło się zmieniać. Ona próbowała podbić świat w modelingu, on zatrudniał się jako robotnik fizyczny na budowach. Uczucie gasło. Krause wrócił do kraju zaraz po zniesieniu stanu wojennego. Ewa dołączyła do niego kilka miesięcy później, ale już wtedy w ich związku działo się naprawdę źle. Sałacka wyznała, że do rozstania doprowadziła prawdopodobnie jej pogoń za karierą. Była młoda, nieprzygotowana na kompromisy i poświęcenia. Chciała za wszelką cenę osiągnąć sukces, co sprawiło, że oddaliła się od męża. Zatem rozwód był już tylko kwestią czasu. Następnie Sałacka próbowała sił na deskach Kieleckiego Teatru. Jednak te doświadczenia utwierdziły ją w przekonaniu, że nie powinna wiązać się z żadną sceną teatralną. Twierdziła, że nie pasuje jej powtarzalność teatru, czyli granie co wieczór tej samej roli. Któregoś dnia poinformowała reżysera, że odchodzi – i wyjechała do Warszawy, wierząc, że w stolicy będzie jej znacznie łatwiej znaleźć zatrudnienie. Niestety, bo chociaż zagrała zarówno w takich filmach jak Och Karol, Klątwa Doliny Węży, Sztuka Kochania, jak i w serialach Pogranicze w Ogniu, Pierwsza Miłość, to wpadła do szufladki, z której nigdy nie udało jej się wydostać. Angażowano ją wciąż do podobnego typu ról czyli kobiet wampów, kochanek i innych mało wnoszących do filmu ślicznotek. I co ciekawe, wśród reżyserów do dziś krąży przekonanie, że talent Sałackiej nie został w pełni wykorzystany. Całe lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte Sałacka wspominała jako czas, kiedy po rozwodzie miała parę kilkuletnich, niezalegalizowanych związków, między innymi z Ludwikiem Kosmalem i z Zbigniewem Wodeckim. I jak sama mówiła, dla niej mężczyzna, by mogła się nim zainteresować, musiał być przede wszystkim przystojny. Jeśli tak nie było, nie zwracała na niego uwagi i nie było istotnym kim był, a inteligencję. I inne wszystkie szlachetne cechy, miały dla niej zdecydowanie mniejsze znaczenie. Na równi z tym, czy był aktualnie żonaty czy wolny. Bo to też nie miało znaczenia, bowiem i Kosmal, i Wodecki mieli i żony, i małe dzieci. W 1984 roku nastał czas Ludwika Kosmala. To wtedy Ewa Sałacka wdała się w romans ze znanym w środowisku ginekologiem, który pozostawił dla niej żonę. O tym, że Sałacka odbiła męża innej aktorce, barbarze Brylskiej, protkowała cała śmietanka towarzyska stolicy. Niestety, prawdą było, że małżeństwo Brylskiej i warszawskiego ginekologa nie było szczęśliwe. Kosmal często zdradzał Brylską, a poza tym często upijał się do nieprzytomności. Mimo wszystko Barbara Brylska kochała go i chciała za wszelką cenę uratować ten związek. Jednak pewnego dnia Ludwik Kosmal, kiedy jego młodszy synek miał zaledwie dwa lata, spakował się i wyprowadził z domu żony do mieszkania sałackiej. O tym, że jej mąż zamieszkał z inną kobietą, Barbara Bryliska dowiedziała się po powrocie z podróży służbowej do Egiptu, w którą na początku 86 roku wybrała się z Jerzym Hoffmanem. Ludwik Kosmal regularnie spotykał się z dziećmi. Swoją nieobecność w domu tłumaczył synkowi tym, że zgubił drogę, ale z pewnością kiedy się odnajdzie. I rzeczywiście, niebawem Ludwik Kosmal postanowił wrócić na łono rodziny. Tak więc ich gorąca miłość i romantyczna relacja trwała zaledwie dwa lata. Nadeszły lata 90., które aktorsko były dla Sałackiej mniej udane. Z powodu braku propozycji ról filmowych zajęła się inną pracą w telewizji. Przez kilka lat razem z Agatą Młynarską produkowała i prowadziła emitowany w TVP2 program Animals. Sałacka mogła w tej pracy połączyć dwie swoje pasje: miłość do zwierząt i pracę w telewizji. I to był ten okres, kiedy na salonach zaczęto coraz głośniej mówić o bliskiej relacji Ewy Sałackiej ze Zbigniewem Wodeckim. Wodecki niezwykle kulturalnie przyznawał, że nie wypada mu mieć romansów, nie przy tak wspaniałej żonie. Jednak jego najbliższe otoczenie wiedziało, że było nieco inaczej. Muzyk, mówiąc dyplomatycznie, nigdy nie stronił od towarzystwa kobiet. Ale również nigdy nie przeszła mu myśl, by porzucić rodzinę. Zaiste szlachetne. Niefortunnie dla Wodeckiego tej relacji z Ewą Sałacką nie udało się ukryć. Było namiętnie, gorąco i burzliwie. Kłótnie wybuchały często, bowiem aktorka w tym czasie szukała stabilnego związku, w którym będzie tą jedyną. Wodecki nie mógł jej tego zagwarantować. Nie chciał zostawić rodziny, więc Sałackiej mógł dobrodusznie zaproponować tylko romans. Ewie Sałackiej w dłuższej perspektywie to nie odpowiadało. I tak też kolejne gorące uczucie okazało się iluzją. Podobno Wodecki długo żałował tego rozstania, oboje długo boczyli się na siebie i dopiero kiedy Sałacka odnalazła szczęście w drugim małżeństwie i nabrała dystansu do całej historii, Mogli znów rozmawiać jak przyjaciele. Tak, w drugim małżeństwie, bowiem wreszcie los się do niej uśmiechnął i poznała mężczyznę swojego życia. On, uznany stomatolog i chirurg szczękowy, tuż po rozstaniu z partnerką, ona doświadczona przez życie, z dorobkiem artystycznym, szukająca swojego miejsca. Kobieta po przejściach i mężczyzna z przeszłością, pisały gazety. I to właśnie on, Witold Kirstein, okazał się miłością życia Ewy Sołackiej. Przy nim aktorka znalazła bezpieczną przystań i zbudowali razem dom. Co ciekawe, miał obserwować Ewę przez kilka lat, ale spokojnie, nic zdrożnego zwyczajnie byli sąsiadami. Początkowo aktorka nie zwracała na niego uwagi a ich kontakty były sporadyczne i ograniczały się do stawkowej wymiany uprzejmości. Miłość dopadła ich nagle i sami byli zaskoczeni siłą uczucia. Niebawem okazało się, że nie mogą bez siebie żyć. Zaczęli pokazywać się razem na salonach, spotykali się ze znajomymi i rodziną, a w 1994 roku stanęli na ślubnym kobiercu, by sformalizować związek. Tym bardziej, że kilka miesięcy później powitali na świecie córkę Matyldę. Prywatnie wszystko wydawało się być bajką. Oboje piękni, młodzi, zdrowi i co bardzo ważne, oboje stali się rodzicami upragnionego dziecka. A aktorsko? Otóż na tej płaszczyźnie Ewa poległa. Stwierdziła, że oczywiście, chciałaby coś zrobić w swoim zawodzie. Ale teraz musiałaby być to naprawdę interesująca propozycja, ponieważ teraz nie zrezygnowałaby dla niewielkiej roli z innych planów, nawet z wakacji. Zawodowo związała się z piarem w firmie zajmującej się dystrybucją filmów. Ewa Sałacka i jej mąż Witold. Byli uważani za bardzo gościnnych i sympatycznych. Znajomi i przyjaciele uwielbiali ich towarzystwo. Ich dom tętnił życiem. Mieli psy, koty, papugę, a nawet małpkę Bożenkę. W lipcu 2006 roku Sałacka wraz z mężem i rodzicami odpoczywała na działce Warciechowie nad Zalewem Zegrzyńskim. Nic nie wskazywało, że za chwilę wydarzy się tragedia, która zniweczy misternie budowane dotąd szczęście. Do tragedii doszło późnym popołudniem. Ewa nie zauważyła, że do szklanki z sokiem wleciała osa. Kiedy próbowała się napić, owad urządlił ją w usta. Sałacka spuchła i zaczęła się dusić, była bowiem uczolona na ich jad i zawsze w pobliżu miała odpowiednie leki. Tym razem również, jednak mimo to, że mąż natychmiast rzucił się żonie na pomoc i w oczekiwaniu na sanitariuszy próbował ją ratować, to gdy przyjechało pogotowie, stan 49-latki był krytyczny. Doznała wstrząsu anafilaktycznego. Była długo reanimowana, ale niestety nie udało się jej odratować. Od ukąszenia nie minęły nawet dwie godziny. Umarła na oczach najbliższych w karetce do szpitala w Wołominie. Aktorka osierociła dwunastoletnią wówczas córkę Matyldę oraz pozostawiła pogrążonego w żalu męża. To był ogromny cios dla Matyldy, córki aktorki, która o śmierci mamy nie dowiedziała się od razu, ponieważ była na wczasach na Mazurach. Ewa Sałacka, aktorka, spoczęła na cmentarzu powązkowskim w Warszawie 1 sierpnia 2006 roku. A my po raz ostatni mogliśmy zobaczyć ją na ekranie jako Urszulę Paprocką, czyli jako pielęgniarkę oddziałową w serialu Pierwsza Miłość. Od śmierci aktorki rodzina unikała odwiedzin na działce Warciechowie, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia. I jak podały media, w końcu podjęto decyzję o sprzedaży posesji. Już babcia nie lubiła tam jeździć, szczególnie bez mojego dziadka. On najbardziej lubił to miejsce, ale zmarł w 2010 roku, wspominała Matylda. Matylda podkreślała również, że zawsze starała się mówić otwarcie o tym, co spotkało jej mamę. Brała również udział w kampaniach uświadamiających, czym jest wstrząs anafilaktyczny. Matylda, córka Ewy Sołackiej, skończyła studia na kierunku psychologia biznesu. Zdecydowanie nie chciała iść w ślady swojej znanej mamy, ponieważ jak do dziś twierdzą znajomi rodziny i Matyldy, Matylda ma zupełnie inny charakter jak jej nieżyjąca już mama. Super Express informował, że Matylda kształciła się również na Uniwersytecie we Włoszech i Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologii włoskiej. I cały czas z pozytywnym skutkiem stara się unikać zainteresowania mediów. Wiadomo również, że wraz z partnerem powitali na świecie dziecko, córeczkę, a zawodowo pracuje dla firmy zajmującej się produkcją okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych. Wiecie co? Mam takie nieodparte przekonanie, że pomimo to, że jak twierdzą znajomi Ewy Sałackiej, w filmografii Ewy jako aktorki widnieją tytuły, z których w przytłaczającej większości to epizody, które de facto należy traktować raczej jak wydarzenie towarzyskie, ewentualnie bardziej jako spotkanie w kręgu znajomych niż wyzwanie aktorskie, to myślę, że wielu, wielu z nas widzów doskonale pamięta rudowłosą z promiennym uśmiechem polską aktorkę Ewę Sołacką. I to już jest wszystko, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Tymczasem już tradycyjnie życzę Wam miłości i jeszcze raz miłości, bo jak pokazują ludzkie historie, bez niej świat nie byłby kompletny. Trzymajcie się ciepło. Do miłego.